Żółwik. Witajcie na kanale Hex Service. Ja jestem Łukasz. To jest dysk Seagate Slim 2 TB. A to 3,5-calowy ST3500-418AS, również od Seagate'a. Obydwa dyski trafiły do serwisu jako dyski z prawdopodobnie zablokowanym zespołem głowic na powierzchni magnetycznej. Z obydwu po podłączeniu do zasilania wydobywa się charakterystyczne cichutkie popiskiwanie. Widziałem ostatnio kilka filmów, na których z slimów Seagate'a naklejkę odcina się za pomocą linijki i nożyka albo skalpela. Ja opracowałem sobie nieco szybszą metodę i po prostu ucinam rand tej naklejki. Wychodzi równie estetycznie, a jest zdecydowanie szybciej. Ok, tu procedura raczej standardowa, czyli ściągamy pokrywę, no i sprawdzamy, w jakim stanie jest zespół głowic i talerze. No i ja już wiem, że lekko nie będzie, a wam zaraz to pokażę. Już wiemy, do czego służy naklejka w dyskach Slima od Seagate'a. Służy ona do wyłapywania urwanych slajderów z głowicy. Ten czarny prostokącik to właśnie głowiczka. Jak lep na muchy. No, przynajmniej jedną mamy już z głowy. Jeszcze trzy. Nie wspominałem wam chyba nigdy o tym, że te dyski są najbardziej znienawidzonymi dyskami przez wszystkie laby, które zajmują się odzyskiem danych, prawda? No, to właśnie takie są. Ściągamy pokrywę i sprawdzamy, czym nas też dysk zaskoczy. Szok. Nikt się tego nie spodziewał. No dobrze, co my tu mamy? Lekkie zabrudzonka, prawdopodobnie spadły one z pokrywy. Poświećmy sobie zielonym światełkiem. Dobrze, na pewno będziemy mieli tutaj do czynienia z fizycznymi defektami powierzchni magnetycznej. Na pewno na górnym platerze. Procedurę demontażu głowic w dyskach Seagate'a w wersjach Slim już omawiałem. Ale jak czytam sobie niektóre komentarze na YouTubie pod filmami o podobnej tematyce, to wielu z was narzeka na to, że nie są opisywane poszczególne czynności, które wykonujemy. Okej, spróbujmy to zatem zrobić. Okej. Demontaż zespołu głowic zaczynamy od wkręcenia śruby od jej docisku. Ma to zapobiec jej gibaniu się na boki podczas dalszych prac. Czyli zapobiegnięciu uszkodzenia jej samej, zapobiegnięciu uszkodzeniu warstwy magnetycznej oraz jak założymy narzędzie, jest ono na tyle precyzyjne, że tutaj każdy ruch w niewłaściwą stronę całego ramienia mógłby spowodować właśnie poważne zapiłowania powierzchni. Odkręcamy śrubę od magnesu górnego aktuatora i odkręcamy śrubę, drugą śrubę docisku złącza elektronicznego głowicy.
a następnie demontujemy obydwa te elementy. Jeszcze w międzyczasie przykręciłem śrubę do dolnego magnesu, tam gdzie znajduje się śruba od górnego magnesu, po to, aby magnes, ten dolny, nie wyszedł nam podczas demontażu ramienia głowicy. W następnej kolejności zdemontujemy rampę parkingową, a tutaj to nie ma większego znaczenia, nawet jest to wskazane, aby zrobić to jako pierwsze, bo i tak będziemy ściągali głowicę bez żadnych separatorów, po prostu mamy ją zsunąć z powierzchni. Nie weszlibyśmy tutaj w żaden sposób narzędziem pod nią. Odkręcamy naszą śrubkę zabezpieczającą i wyciągamy ramię. Całość musimy ściągać pionowo do góry, bo po prostu na trzpieniu mocującym nam się ten zespół będzie cały czas blokować. Czasami zdarza się też, że magnes nam przeszkadza i też musimy go z tej strony przytrzymać, od strony talerza przytrzymać po prostu palcem. Narzędzie założymy teraz w tym momencie w celu zwykłej inspekcji. A w zasadzie po to, żebym mógł Wam pokazać, jak wygląda zespół w powiększeniu. No, takim delikatnym, póki co z obiektywu aparatu. Zabawa, żeby założyć narzędzie przy zerwanych slajderach, była trochę czasochłonna. Sumarycznie użyłem trochę innej pensety, grubszej. No i tak właśnie się prezentuje zespół. Zerwany slajder numer 1 i zerwany slajder numer 3. Slajder numer któryś znaleźliśmy przyklejony do naklejki. Teraz będziemy szukać slajdera numer X. Tak sobie na razie patrzę, jak wyglądają zniszczenia tej górnej warstwy. A nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale na pewno później Wam pokażę nieco dokładniej. No, nie wygląda to super. W tym momencie znowu nastąpił proces zamarkowania platerów, a w dalszym ciągu go nie pokażemy. Powiemy tylko tyle, że nie odbywa się on za pomocą mazaka. Za pomocą mazaka zaznaczamy tylko i wyłącznie pozycję docisku talerzy i to tak naprawdę wszystko, do czego wykorzystujemy mazak do zaznaczenia pozycji. Tajemnica musi pozostać tajemnicą z bardzo prozaicznej przyczyny. Chodzi po prostu o to, abyśmy my lub nasi koledzy z innych labów, którzy również prowadzą tego typu kanały na YouTubie, nie zaczęli dostawać masowo rozkręconych dysków, które są zdesynchronizowane względem siebie, które są zamienione miejscami albo nawet odwrócone, bo i takie przypadki w naszej karierze oraz innych się zdarzały.
oczywiście osób, które będą chciały przekładać talerze w dysku, w żaden sposób ich przed tym nie powstrzymamy. Natomiast liczę na to, że mały promil osób, które oglądają ten materiał, jednak zaniecha tego typu działań. Bardzo dużo ostatnimi czasy widzę tematów w internecie, które użytkownicy poruszają i właśnie jednym z bardziej nietrafionych pomysłów jest to, że w przypadku awarii, dajmy na to już niech będzie potwierdzona awaria zespołu głowic, właśnie robić przekładkę talerzy do innego korpusu. A dlaczego tego typu działanie nie ma większego sensu? Po pierwsze, łatwiej i bezpieczniej jest wymienić zespół głowic. Po drugie, tak jak wspomniałem, jeżeli dysponujemy w dysku dwoma talerzami i większą ich ilością, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zostaną one zdesynchronizowane i bez odpowiedniej wiedzy oraz odpowiedniego sprzętu nie uda się ich ponownie zsynchronizować lub w niektórych modelach desynchronizacja uniemożliwia odzysk danych. Tak, to jest akurat prawda. Po trzecie, wszystkie komponenty dysku są ze sobą zespolone. Czyli musimy mieć zgodne oprogramowanie elektroniki zewnętrznej, musimy mieć zgodny zespół głowic wraz z przedwzmacniaczem oraz musimy mieć wszystkie adaptatywy w strefie serwisowej, które są do konkretnego modelu. Jeżeli jeden z tych podzespołów zostanie zamieniony, no to możemy zapomnieć o poprawnej inicjalizacji dysku i o pomyślnym odzyskaniu czegokolwiek. Wróćmy na chwilę do naszego pacjenta. Widzę, że się tutaj na dolnym platerze znalazło całkiem sporo zanieczyszczeń. Sprawdźmy dół górnego talerza. Na nim też występują zabrudzenia, ale nie w tak dużej ilości jak w przypadku powierzchni numer 1. Dziwne. No i jest nasza zguba w postaci slidera. Oczywiście przykleił się do powierzchni magnetycznej, oczywiście żeby było trudniej, do tej na samym dole. Może być ciężko zobaczyć ten mały prostokąt. Na pewno zaraz wam go przybliżę i na pewno wam go podświetlę światełkiem. Tutaj ten prostokąt, który odbija światło. Doszły też zabrudzenia. Także się znalazł. Drugi slider w całej swojej okazałości. No cóż. Na razie poskładamy dysk z powrotem do jego stanu fabrycznego, no i przekażemy użytkownikowi wieści i zapytamy, czy będziemy podejmować się dalszych prób prac nad tym dyskiem, czy odpuszczamy sobie temat. Okej, ja sobie będę składać, a w międzyczasie wrócimy do tematu właśnie wszystkich możliwych przekładek, czyli tak jak wspomniałem, a jeżeli zamienimy w dwóch bliźniaczych dyskach samą elektronikę, nie zadziała, ponieważ dysk się nie skalibruje, ponieważ ma obce adaptatywy w pamięci ROM.
Jeżeli zamienimy głowice ze sobą, te mogą okazać się niekompatybilne z powodu albo różnej wersji przedwzmacniacza, albo różnego wzoru na samych slajderach. Tak, jedna rodzina dysków potrafi posiadać nawet kilka rodzajów wzorów na elementach czytająco-zapisujących. Te, które widać, jak na przykład czyścimy głowicę pod mikroskopem, te mikrościeżki. I jeżeli zamienimy talerze, no to w tym wypadku mamy zarówno obcy przedwzmacniacz, głowicę, jak i obcą elektronikę. W związku z tym to również nie zadziała, dysk się w dalszym ciągu nie skalibruje. Do całych tych zabaw, które są pokazane właśnie na filmach w internecie, które pokazują, że ktoś niby odblokowuje głowicę i później nie wiadomo tak naprawdę, co się z tym dyskiem dzieje, jak długo pracuje, bo tak jak długo oglądam te filmy amatorskie, to w żadnym nie widziałem z powodzeniem odzyskanych danych, przynajmniej nawet w 50%. A tak więc dochodzą nam zabrudzenia. Widziałem kiedyś zapytanie, chyba w komentarzach pod jakimś innym filmem, dlaczego albo co przeszkadza w zasadzie w pracy głowicy, skoro ta jest magnetyczna, a nie jest to odczyt optyczny. A otóż głowica porusza się nad powierzchnią talerzy, jest to bardzo niewielka odległość, ale jednak nie dotyka ona bezpośrednio do warstwy magnetycznej. I każde zabrudzenie, każda przeszkoda, nieważne czy w tym momencie ona dotknie tej głowicy czy nie, ale ten odczyt zostaje zakłócony. To raz. Dwa, najczęściej jednak te odległości są na tyle małe, że ślad pozostawiony z palca skutecznie tę głowicę zabrudzi. My pracujemy w komorze laminarnej. Regularnie wymieniamy filtry i sprawdzamy stan powietrza, które jest wydmuchiwane przez filtry. A i tak, mimo wszystko, podczas zdejmowania chociażby głupiej pokrywy z dysku, i tak z niej może spaść jakiś papruch i kurz. Teraz wyobraźcie sobie, co lata w powietrzu, takim zwykłym, użytkowym, i umieśćcie chociaż 1% z tego, co lata w powietrzu, na powierzchni magnetycznej. Dokładnie. Dlatego nawet w przypadku awarii oprogramowania, gdzie dysk teoretycznie kalibruje się poprawnie, pomijam tą kwestię, że nie jest widoczny lub są problemy z odczytem, ale w takiej sytuacji, po takim zabrudzeniu, mamy niemal gwarantowaną pewność, że ten dysk za chwilę zacznie klikać. A wersja z klikającą głowicą w dysku po takich działaniach jest jeszcze wersją optymistyczną, natomiast po otwarciu, po zabrudzeniu może dojść do dużo poważniejszych uszkodzeń samej powierzchni magnetycznej, może w takiej sytuacji dojść do zapiłu. W związku z tym szansa na potencjalne odzyskanie danych spada, natomiast ewentualne powodzenie jest obciążone bardzo wysokimi kosztami takiej procedury, bo najpierw my musimy przywrócić te powierzchnie do stanu używalności. Mało tego, czasami również musimy się pozbyć którejś z głowic czytająco-zapisujących, aby nie pogłębiać tej usterki i niestety kosztem wyłączenia jednej powierzchni z użytku zmniejszyć integralność danych oraz procent przeczytanej powierzchni. No i tutaj jest już kwestia losowa, co się uda odczytać, a czego nie. Podsumujmy. Jeżeli posiadamy dysk, który uruchamia się, czuć w ręku, że wibruje, kalibruje się prawidłowo, nie słychać ze środka żadnego pisku ani odgłosów stukania, to mamy niemal gwarantowaną pewność, że uszkodzeniu uległo albo oprogramowanie wewnętrzne, albo głowice są tak zdegradowane, że są w stanie odczytać tylko część modułów serwisowych, ale nie są w stanie uzyskać dostępu do strefy użytkownika. A tutaj ingerencja tak naprawdę powinna skończyć się w momencie poprawnej diagnozy usterki. Dalej, jeżeli posiadamy dysk, który klika, otwarcie tak naprawdę nam nic nie da, a może wręcz przeciwnie, zaszkodzić, przynajmniej jeżeli zrobimy to w nieodpowiednim środowisku. I ostatnia rzecz, wszelkie uszkodzenia elektroniki będą miały miejsce tylko wtedy, kiedy ta elektronika nie będzie w stanie uruchomić dysku, czyli po prostu po podłączeniu zasilania ten dysk nie będzie w stanie nam się w ogóle zakręcić. A sporadycznie, ale ma to miejsce, winę za taki stan rzeczy może ponosić uszkodzone oprogramowanie wewnątrz układu ROM. Jeżeli ono będzie w jakiś sposób uszkodzone, wtedy nam dysk też nie wystartuje, ale nie zmienia to ogólnie postaci rzeczy, że ingerencja fizyczna w mechanikę napędu w dalszym ciągu nie jest wymagana.
A sama podmiana elektroniki nie rozwiązuje nam w dalszym ciągu problemu zgodnych adaptatywów, które są w układzie ROM zawarte. OK. Slim poskładany. Pozostaje przekazać informacje o jego stanie użytkownikowi oraz poczekać na podjęcie dalszych decyzji przez niego. Ostatnio podpatrzyłem na YouTubie. Są takie kanały, na których i my się uczymy. Całkiem ciekawy sposób na ponowne naklejenie naklejki w Slimach. Po prostu naklejki nie zdziera się do samego końca. Tylko ją zostawia przyklejoną od strony złącza SATA, a potem ciach i w ogóle nas tu nie było. Oczywiście naklejka nigdy nie będzie przyklejona tak jak w fabryce, ale że my jeszcze nie wiemy, czy będziemy go oddawać użytkownikowi, czy będziemy prowadzić na nim dalsze prace, to póki co nie zaklejam go taśmą do pakowania. Odkładamy na bok i bierzemy drugiego dużego brata, który również podejrzewam jest zablokowany. Przeczyścimy go sobie szmatką, żeby pozbyć się większości kurzu, aby właśnie uniknąć sytuacji, że nam większość tego kurzu spadnie na plater. Wydmuchamy jeszcze resztkę tego kurzu, który może tam być. I tak spadnie, ale lepiej mniej niż więcej. I otwieramy. Jeszcze otwór pod ukrytą śrubę pod naklejką. I oto on. W dyskach 3,5 calowych zablokowanie zespołu na powierzchni magnetycznej to dość rzadki widok i tutaj odblokowanie wcale nie jest taką prostą sprawą. Po pierwsze możemy przy kręceniu platerem zrobić poważny zapił, a to z tej prostej przyczyny, że ramiona w dyskach 3,5 calowych te elastyczne są dużo bardziej twarde niż te w mniejszych wersjach i niestety mają większą siłę docisku. Problemem też jest dużo większy slider w porównaniu do wersji 2,5 calowych, który no, ze względu na swoją większą powierzchnię a dużo trudniej odkleić. Dlatego w tym przypadku będziemy się posiłkowali narzędziem producenta Apex Tool Lab. To jest tak zwane narzędzie typu E. Służy ono zarówno do zdejmowania głowic z wewnętrznym parkingiem, jak i do odklejania głowic właśnie w takiej sytuacji jak ta na poniższym obrazku. W tym miejscu pewnie też pojawią się pytania od Was. A między innymi dlaczego jeżdżę narzędziem po powierzchni magnetycznej, tak nie wolno, przecież mówiłem zupełnie coś innego. Otóż samo narzędzie zostało skonstruowane tak, aby ślizgać się po hermobloku. W sensie całe narzędzie cały czas opiera się o obudowę dysku, zaś odległości pomiędzy dolną stroną a górną są tak dobrane, aby narzędzie nie dotykało w żaden sposób warstwy magnetycznej. Otóż przy zastosowaniu tego typu narzędzia jak najbardziej musimy uważać na to, co robimy. Nie możemy ruszać narzędziem na boki ani podnosić jego tylnej części, ponieważ jesteśmy w stanie nim zarysować plater.
Żeby była jasność, narzędziem nie wolno na boki ruszać w pionie. Korekcja w poziomie na boki jest jak najbardziej konieczna w celu poprawy jego położenia. Jeszcze zanim przystąpimy do odblokowania zespołu głowic, a muszę odkręcić złącze, aby było mi potem łatwiej i bezpieczniej wyciągnąć cały zespół na zewnątrz w celu inspekcji pod mikroskopem. Teraz czeka nas tak naprawdę najgorsza część całej tej procedury. Musimy wsunąć narzędzie pod elastyczne ramię, pod jego początek, a potem delikatnie opukując obudowę dysku, w sensie wprawiając po prostu dysk w wibrację, odkleić obydwa slajdery, ten górny i ten dolny. To był ten moment odklejenia głowicy. Teraz musimy ją asekurować, aby narzędzie nie uciekło nam w żadną ze stron i co gorsza, aby ramię znowu się nam z niego nie ześlizgnęło i slajdery nie przykleiły ponownie do warstwy magnetycznej. Musimy poprawić mocowanie narzędzia. Na jego końcach mamy lekkie zgrubienie, aby nam nie wyskoczyło. I teraz bezpiecznie możemy sprowadzić ramię głowicy z powrotem do strefy parkingowej, a następnie ściągnąć magnes. Magnes i głowice w tym przypadku na złączu będziemy oznaczali numerem zlecenia. To jest dobry nawyk, aby nie pomylić części, aby wszystko było oryginalne, abyśmy nie musieli potem szukać magnesu w innym dysku. A magnes ściągamy oczywiście w celu dalszego demontażu głowicy i inspekcji. Widzę, że kamera znalazła jakiś ciekawszy obiekt do filmowania niż to, co teraz robię. Ok. A sam demontaż zespołu jest tutaj dość ciekawy, bo musimy użyć wielkiego płaskiego wkrętaka. A gwint mocowania jest zespolony razem z osią. I tutaj też musimy być delikatni, bo jak zrobimy to zbyt dynamicznie, to głowica nam uderzy o magnes i narzędzie może wypaść.
Inspekcja głowic w powiększeniu niczego nie ujawniła, żadnych zabrudzeń, żadnych defektów, żadnych uszczerbień. Także myślę, że zespół pozostał sprawny. Powiesimy go sobie na chwilę na stojaku. A przyjrzymy się powierzchni magnetycznej. Jeżeli nie będzie widocznych żadnych śladów, zamontujemy zespół z powrotem do korpusu, no i spróbujemy zainicjalizować dysk i wykonać kopię. Ten jaśniejszy pierścień zaraz przy wewnętrznej krawędzi to jest właśnie parking dla głowicy. To jest tak zwany wewnętrzny parking, który znajduje się na powierzchni. Jest to taki obszar, który jest dużo bardziej śliski, nie powoduje żadnego oporu dla głowicy podczas rozpędzania platerów. Także tutaj akurat w tym wypadku jest wszystko w porządku. OK. Zabrudzeń nie widać. Zdmuchnęliśmy tylko jakieś pozostałości kurzu z obudowy, z powietrza. Możemy zamontować zespół z powrotem na miejsce. Mój kolega prosił mnie ostatnio, abym zamieścił w końcu jakiś film z lutowania. Niestety, Borusuczku, będziesz musiał jeszcze poczekać przynajmniej jeden odcinek, ale temat z lutowaniem na pewno się pojawi. Mam tam dwa, może trzy ciekawe przypadki, które uwieczniłem na wideo, także trzeba je tylko poskładać do kupy. Ale pozdrowienia i tak dostaniesz. Głowica przykręcona, możemy nasunąć ją na swoje miejsce. Zabrać narzędzie, przykręcić wszystkie brakujące elementy i założyć pokrywę. A jeszcze jedno, ostatnio jeden z użytkowników zostawił nam komentarz, a w zasadzie postawił zarzut, że zapomniałem zamontować uszczelki od złącza głowicy. Nie, nie zapomniałem. W takiej sytuacji jak tutaj, gdzie uszczelka zostaje przyklejona do hermobloku, zawsze ją odrywamy i nakładamy z powrotem na złącze głowicy. Dlaczego? Z tej prostej przyczyny, że gdybyśmy ją zostawili przyklejoną w dalszym ciągu do hermobloku, to przy zakładaniu złącza mogłaby się ona zawinąć w okienko i niestety, ale w jakiś sposób uszkodzić, albo złącze mogłoby nie dolegać tak prawidłowo, albo mogłoby się wydarzyć cokolwiek innego. Zawsze w takiej sytuacji odklejamy uszczelkę, nakładamy ją z powrotem na złącze od strony konektora i dopiero tak montujemy ją z powrotem do bloku.
ostatnie poprawki i zamykamy pokrywę. A tak prezentują się wyniki tego procesu. Ogólnie z całego dysku nie udało się odczytać czterech sektorów o łącznej pojemności 2 kB. Wynik uważam za całkiem niezły. Okej, to tyle w tym odcinku. Dzięki za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem na śmierć i do zobaczenia w następnym filmie.